Dzień dobry, tu ja mówię, taki trochę kompromis wybrałem. Słońce mi świeci w glace, no ale dzięki temu macie Państwo jakiś trochę lepszy kadr. Żebym sobie tam znowu siedział w cieniu pod garażem. A tam jest tak mniej atrakcyjnie, wiadomo, jest kampania wyborcza, to trzeba robić takie kadry, takie ujęcia, takie obrazki i mówić takie rzeczy, żeby robić game changery i przykuwać uwagę. Proszę Państwa, zacząłem trochę od wątku egoistycznego, może nawet narcystycznego, no to pociągnijmy kawałek jeszcze w tę stronę, ale obiecuję, że to będzie służyć najlepiej pojętemu interesowi publicznemu. Proszę Państwa, byłem obiektem nagonki i to ze strony najwyższych czynników rządowych. Działo się to w czasach pomoru, gdzie zaszczycił mnie sam pan minister Cieszyński, minister Niedzielski, Dworczyk i kto tam jeszcze, ten od tych eliksirujemy się Matynia. Oni wszyscy dbali o to, abym ja nie doprowadził do grobu narodu polskiego. Później, proszę Państwa, nastały czasy innego szaleństwa, mianowicie konfliktu na Ukrainie i wówczas bardzo szybko trafiłem pod opiekę prawie tych samych ludzi, a do tego jeszcze powstała taka specjalna strona NASK weryfikacja, to jest instytucja państwowa związana z siecią, z internetem. No i tam, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, znów trafiłem na indeks i wszystkie kanały medialne, jakie prowadzę w internecie, trafiły tam jako agentura radzieckiego wpływu. Pani Anita Gargas była łaskawa poświęcić mnie swoją uwagę i wyprotogować paszkwil bodajże w TVP Info czy w TVP. Nie wiem, nie oglądałem tego, tylko ludzie mi gdzieś przysłali fragment, gdzie byłem przedstawiany również jako ruski agent, ponieważ, proszę Państwa, jako jeden z pierwszych, i teraz uważajcie, zdemaskowałem tę chucpę, tę szopkę w szpitalu w Mariupolu ze słynną Marianą w ciąży, która później przeszła na obóz, do obozu radzieckiego. Proszę Państwa, ja mówię o tym wszystkim Państwu po to, ażebyście mieli świadomość, jak bardzo mało jestem zainteresowany tym, żeby kogokolwiek tutaj wybierać i żeby przede wszystkim nie pamiętać, co konkretni ludzie, co konkretny obóz polityczny robił, a to, proszę Państwa, nie były żarty, bo to była próba pozbawienia mnie tam środków do życia, to pół biedy. No, ja mam dwie ręce, póki co, i dwie nogi jeszcze sprawne, więc mógłbym spokojnie wymieniać rozrządy albo budować drewniane garaże, tudzież podjazdy, ewentualnie parę innych jeszcze rzeczy jestem w stanie wykonać, łącznie zbudowanie łazienki od podstaw, chociaż to akurat tego bym, w to nie chciałbym ponownie wchodzić. Ale próbowano mnie, proszę Państwa, zakneblować, pozbawić prawa do wygłaszania opinii, i to opinii, które w każdym przypadku okazały się prawdziwe. Proszę Państwa, czas je zweryfikował i brutalnie zweryfikował wszystkich tych piękno i lekko duchów, którzy bredzili dzień i noc, chroń siebie i babcie, czy też nasi przyjaciele z Ukrainy biją się za nas, to jest nasza wojna, także nieważne, po ile jest paliwo, ważne, żeby nie było ruskie. Proszę Państwa, ja to wszystko pamiętam, to się wszystko cisnęło na moim grzbiecie i trochę niżej. To mnie kosztowało naprawdę sporo zdrowia, starałem się nie okazywać, jak dużo mnie to kosztuje zdrowia, ale teraz po czasie mogę powiedzieć, że sporo mnie to kosztowało, ale gdybym miał postąpić czas, gdybym się cofnął, gdybym miał wybrać, w którą stronę pójdę, to bym jeszcze bardziej poszedł w tą stronę, w którą szedłem w jednym i drugim przypadku. I to jest jedna kwestia, proszę Państwa. Druga kwestia to jest to, co obserwujemy w tej chwili, czyli cudownie nawróconych, czy też raczej cudownie zawróconych. No i tutaj są takie nazwiska, że mnie, proszę Państwa, na zmianę się zbiera na śmiech i wymioty. No bo jeśli czytam niejakiego Rafała Ziemkiewicza, który mówi, a nie mówiliśmy, a nie pisaliśmy, i to w kontekście tego, że teraz te relacje Polski z Ukrainą zeszły na realny tor. To jeszcze nie jest konflikt, proszę Państwa, nie miejcie nadziei, że to tak szybko pójdzie. A zaraz jeszcze o tym parę słów powiem. Jeśli widzę rysunki pana Cezarego Krysztopy,
który tam właśnie gdzieś tam ukraińska dłoń ostrzem wręcza nóż dłoni polskiej. No to tak jak napisałem na portalu Patrzymy, gdyby pan Krzysztofa pół roku, nawet nie mówię rok temu, ale pół roku coś takiego namalował, to wyleciałby ze wszystkich redakcji wspieranych przez instytucje rządowe, a na pewno już by nie gościł we wszystkich stacjach Republika, TVP Info i innych w roli dziennikarza, eksperta, autorytetu. Teraz, proszę państwa, odwaga staniała. Teraz słyszymy również z ust polityków PiS i nawet Andrzeja Dudy, co jest w szczególny sposób tragikomiczne, bo tutaj pan prezydent Andrzej Duda no, przekroczył już wszelkie granice. No nie chcę nazywać tego po imieniu, bo mi się naraził bodajże na złamanie artykułu 135, jak dobrze pamiętam, kodeksu karnego, czyli znieważenie głowy państwa. No wiemy, że to był jeden z największych, jeśli nie największy gorliwiec, jeżeli chodzi o naiwne podejście do relacji polsko-ukraińskich. Mamy deklarację ze strony Morawieckiego, który mówi o tym, że już nie będziemy wspierać Ukrainę, nie będziemy przesyłać broni na Ukrainę. No i w ogóle wiele cudownych zmian frontów, wektorów, zawróceń. No, mówiąc krótko i klasykiem, prawda ekranu, tak, nowy etap. No i gdy już się, proszę państwa, tym wszystkim oburzę, gdy już mnie to wszystko zmierdzi, gdy już to wszystko wzbudza we mnie odruchy wymiotne, no to staram się, proszę państwa, jak zawsze patrzeć na to wszystko realistycznie. I nie przez pryzmat własnych krzywd, nie przez pryzmat tego, co doświadczałem, ale przez pryzmat tego, co może czekać i przed czym możemy się uchronić jako kraj, jako Polska. Proszę państwa, to bardzo dobrze. Nawet niech ci nawróceni, zawróceni nagle zaczną mówić innym językiem, byleby ten język odnosił się do prawdy, do faktów, do realiów. No i oni teraz, oczywiście nie motywowani niczym innym, tylko własnym interesem, bo teraz odwaga strasznie staniała, zaczynają mówić tak jak ja i wielu ludzi, właśnie niewielu ludzi mówiło na początku tego konfliktu. No proszę państwa, po to się półtora roku naraża na różne nieprzyjemności, po to się na łeb bierze kubły pomy i innych ekstrementów, no żeby po półtora roku czuć tą satysfakcję, że to jednak coś dało, że to jednak ludziom otwiera oczy i że to zmienia ich pogląd. Oczywiście to ja nie mam tutaj złudzeń, to nie jest tak, że ludzie się naczytali Wielguskiego czy Warzechy, bo on też tutaj był po tej stronie racjonalny. No czytam tego Otokieła i to dzięki nim nastąpiło takie cudowne przywrócenie. No ja mam nadzieję taką skromną, że jakiś tam kamyczek do tego ogródka został wrzucony przez wymienione osoby i to być może potrąciło większą lawinę. No ale przede wszystkim tutaj mamy do czynienia z innym zjawiskiem. I to jest jakby trzeci aspekt tego wszystkiego, co się dzieje, bo mamy aspekt osobisty, ja nie mówiłem, a teraz później cudownie nawróconych i mamy drugi aspekt, czyli no to, że się ludzie zmienili nawet pod wpływem koniunktury i pod wpływem no, takiej asekuracji, że nowej mody, nowej fali, że zmienili poglądy, zmienili nastawienie, ale w tym dobrym kierunku to jest drugi aspekt, to jest aspekt pożyteczny, no ale trzeci aspekt w tym wszystkim jest, proszę państwa, taki, że tutaj zaszły w grę, weszły czynniki zewnętrzne, bo jeśli ktoś mówi o tym, że PiS dokonał nagłej wolty w tym poglądzie na relacje z Ukrainą, no to się myli. To nie jest, proszę państwa, wolta. To jest rozpaczliwa próba obrony po zdradzie przyjaciół, jak napisałem na portalu X, dawniej Twitter. Gdyby PiS nie przedłużył embarga na zboże dla ukraińskie zboże, no to, proszę państwa, zostałaby z nich miazda, zostałby z nich popiół w tych wyborach, bo po prostu wieś by ich zjadła.
Gdyby PiS nie zareagował po tych haniebnych, skandalicznych słowach, ale to po takich, których się należało spodziewać po Żołeńskim, czyli to Żołeński przecież wprost powiedział, że to Polska to już ruska onuca, tak, i ruski agent w związku z tym, że nie chcą ukraińskiego zboża, i gdyby nie to przymierze ukraińskie z Niemcami. A tutaj ja jeszcze mam jedną uwagę, proszę Państwa, to nie jest tak, że Niemcy będą budowały jakiś sojusz z Ukrainą. Niemcy Ukrainę wykorzystają po to, żeby wrócić do relacji z Rosją, bo tylko w taki i wyłączny sposób mogą rządzić Europą. Także Niemcy wykorzystają Ukrainę tak, jak Ukraina wykorzystała Polskę, i będą się dogadywali dalej z ruskimi, bo to wcześniej czy później przecież ta zadyma minie. No to, proszę Państwa, to jest tak, że to okoliczności. No i dawni przyjaciele, którzy okazali się zdrajcami. No dla kogo się okazali? Dlatego się okazali. Zmusili PiS do zmiany podejścia, bo inaczej politycznie by byli sponiewierani. No i teraz pytanie, proszę Państwa, czy to po wyborach wróci do normy? A Bóg jedyny wie. Ja bym nie był taki przekonany w takich kategoriach zero-jedynkowych. To znaczy, ja w całości podtrzymuję tą tezę, którą wygłosiłem chyba ze 2 czy 3 odcinki temu, że PiS jest kompletnie niewiarygodny w tym, co robi z Ukrainą, bo wiadomo, jak do tej pory postępowali. Ale to nie znaczy, proszę Państwa, że życie, może nie samo podejście PiS-u, nie samo podejście tych rządzących znów ich nie zmusi do zmiany kierunku, do zmiany postawy. No przecież takich zmian mieliśmy już dziesiątki. Przecież były i wirus w natarciu, i w odwrocie, i tak dalej. No znamy to na pamięć. Więc ja nie jestem tak święcie przekonany, że po wyborach to nastawienie może się zmienić. No pytanie, czy się zmieni nastawienie Ukrainy, czy się zmienią kierunki polityczne Ukrainy, czy ta ostra gra wobec Polski, Ukrainy jest też z politycznego, strategicznego punktu przemyślana, czy to jest taka też produkcja na wewnętrzne potrzeby, żeby tam Żołoński mógł sobie grać dalej bohatera. Jeśli miałbym tutaj stawiać jakąś diagnozę na to, co się stanie po wyborach, to ja bardziej bym się odwołał do tego, co pokaże życie, a nie to, co wymyśli PiS, i żeby tu z tej strony była jakaś konsekwentna polityka, konsekwentny pomysł, jak to ułożyć sobie te relacje z Ukrainą. Proszę Państwa, mówiłem to setki razy, powtórzę 101. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to w tym rządzie, zresztą jak i w wszystkich pozostałych, nie ma nikogo, kto by się na tym znał. Kolejny raz Orban pokazał, jak się buduje politykę zagraniczną, jak się dba o interes własnego kraju. No trzeba to po prostu robić wtedy, kiedy jest na to czas, kiedy takie decyzje mają znaczenie strategiczne dla kraju, a nie kiedy to już jest, nie ma większego znaczenia. Orban się postawił całej tej fali ukrainofilii i na tym po prostu wygrał. No, gdyby się postawił po przeciwnej stronie, to by doprowadził do nędzy Węgry, bo to jest jeszcze kraj, który jest kompletnie odcięty od dostaw drogą morską, więc był skazany na paliwa z Rosją, więc musiał grać tym, co miał, i robił to rozsądnie, robił to racjonalnie. U nas, proszę Państwa, polityka racjonalna zagraniczna nie istnieje. U nas istnieje polityka, przepraszam bardzo, gówniarska, czyli oparta na emocjach i na tym, co mówił Kaczyński, czyli klepanie po ramionach. Więc wszystko, proszę Państwa, zależy od tego, jak się życie ułoży, jakie wydarzenia będą miały miejsce i w kraju, i na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś spójną politykę ze strony PiS, że oni cokolwiek zaplanowali, tak jak nie zaplanowali tej wolty w trakcie kampanii, tylko życie do tego zmusili, tak po wyborach będą podejmować decyzje takie, do jakich zmusi ich życie. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Mnie w tym wszystkim jedno cieszy, i to bez względu na jakieś własne animozje, prywatne doświadczenia. Dobrze, po mnie spływają te wszystkie pomyje i inne nieczystości jak po kaczce. W momencie, gdy jestem przekonany, że mam rację, a tak się składa, że często tą rację mam, chociaż bywa, że nie mam, ale o tym nie rozmawiajmy.
Natomiast cieszy mnie to, że zmienia się nastawienie społeczne i tego bym radził nie psuć, proszę Państwa. No już niech sobie piszą, niech sobie malują, niech sobie mówią, a nie mówiliśmy, byle mówili to, co mówią i byle to szło w takim kierunku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.